biskupie, państwo posłowie, państwo panowie starostowie, tak się złożyło, panowie mężczyźni, szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że firma rozwija się. Pogotowie ratunkowe, tak będę mówił w skrócie, płockie to w tej chwili naprawdę jedna z najbardziej wydajnych i najbardziej prężnie rozwijających się instytucji tego typu na Mazowszu. Myślę, że po warszawskim, który jest większy, to jest druga stacja pogotowia ratunkowego. Bardzo się cieszę, że mimo różnych trudności, które się tutaj zdarzają, że firma jest w stałym rozwoju. Bardzo gratuluję pani dyrektor, bo pod pani kierownictwem ta firma od kilku lat naprawdę kwitnie. Te 5 samochodów, proszę państwa, będą służyły oczywiście przede wszystkim naszym ludziom, pacjentom, obywatelom tych powiatów, do których te samochody są skierowane. Stale podnosimy poziom opieki tej bezpośredniej, opieki systemu ratownictwa medycznego. Tutaj najważniejszą kwestią jest szybkie dotarcie i kwalifikowana pomoc dla ludzi chorych, dla tych, którzy w różnych zagrożeniach niestety uczestniczą, no albo stan ich zdrowia wymaga jak najpilniejszej interwencji. Szanowni państwo, myślę, że to jest dobry przykład pozytywnego myślenia i pozytywnego działania. I nie będę uprawiał tutaj polityki, ale powiem, pojutrze będziemy decydowali. Wybierajmy ludzi, którzy myślą pozytywnie, którzy chcą pozytywnych zmian, którzy nie żywią się tylko konfliktami, krytyką, ale którzy potrafią mimo różnych problemów, różnych przeszkód budować dobro wspólne i działać na rzecz drugiego człowieka. Według zasad humanizmu, humanitaryzmu i myślę, że to jest podstawowe przesłanie dzisiejszego naszego spotkania. Dziękuję bardzo.